Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, manufaktura wosku i ich interior finish HD, czyli wosk do wnętrza. I teraz tak, produkt tak jak widziałeś, zarzucany na miękki plastik. Wykończenie, no kurczę, ciężko ugryźć. Ciężko mi go ugryźć, bo troszeczkę idzie w połysku mnie na tym miękkim plastiku. Przyciemnienie znaczne. Aplikacja produktu, no tutaj kurczę powiem Ci szczerze, że no szału nie ma, z tego względu, że w garażu no 10 stopni, więc to też mogło mieć wpływ na aplikację, że on był twardy ten wosk, powiedzmy, że nie rozprowadzał się jak przy temperaturze powiedzmy 20-30 stopni, ale szału nie ma, opór jest. Próbowałem najpierw na padzie mikrofibrowym, tragedia, i później tak, próbowałem też ten produkt na gąbeczce i na mikrofibrze. I powiem tak, najfajniej jest na gąbeczce jednak zdecydowanie, ale opór w dalszym ciągu jest. Więc tutaj jeżeli chodzi o aplikację, no to nie jest tak jak z typowym dressingiem. Później wskoczyłem na Mańka. Na Maniusiu tak naprawdę na tym twardym plastiku bardziej mi się podoba niż na miękkim, zdecydowanie. Co jest fajne, ten produkt może siedzieć na wszystkim oprócz gumy. Ja go testowałem na te plastikowe szybki od zegarów, na wszystkim, na karbonie, na plastikach wszelakiej maści, tak jak widziałeś, na Piano Black, idealnie. Przyciemnia, znacznie przyciemnia. W Mańku mi się to podobało, że ten plastik naprawdę, on go tak delikatnie przyciemnił i niekoniecznie go nabłyszczył. I moim zdaniem osobiście, jeżeli miałbym używać tego produktu, to właśnie do plastików twardych. Twardych plastików, gdzie na miękkim też fajnie siedzi, ale nie jest to takim moim zdaniem mat, bardziej satyna i tutaj troszeczkę ta połyskliwość, to też jest inaczej przy danym oświetleniu. Jak wyjechałem na zewnątrz, to też inaczej on siedział, także tutaj bardziej satyna, ale w Mańku bardziej mi się podoba na plastiku twardym, zdecydowanie w Mańku. I teraz tak, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o ten produkt, tak naprawdę to ładujesz go na wszystko. Lecisz sobie całe wnętrze, kurczę, oprócz skóry powiedzmy, chociaż nie wiem, jakby się zachował na skórze, może też całkiem fajnie, bo niby jest to naturalny wosk. Pakujesz go na wszystko tak naprawdę. Na wszystko go pakujesz, oprócz gumy, siedzi na wszystkim. Próbowałem go na uszczelce jakoś dziwnie, chociaż też usiądzie. Też usiądzie, jak dobrze doczyścisz, też usiądzie. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten produkt, wiadomo, no, dressing kładziesz szybciutko, zapominasz. Tu trzeba się pobawić. Ale to, że tutaj trzeba nałożyć, później dotrzeć, no jest to upierdliwe, można powiedzieć, jeżeli chodzi o nakładanie na plastiki, bo z reguły ludzie szukają szybko. Pyk, biorę interior cleaner najlepiej, lecę i po wszystkim. Albo dressing, ciach, umyłem, druga strona i po wszystkim. Tu nie. Tutaj jak lubisz pieszczoty we wnętrzu, to będzie idealnie. Kładziesz sobie produkt, docierasz go sobie i tak sobie po kolei lecisz. Za to, przez to, że kładzie się go długo i po niego też przyjemnie, bo zapach jest bardzo milutki, bardzo fajny, słodziuteńki, naprawdę fajny, jagodowy, bodajże chyba, skurczy byk odwdzięcza się trwałością. Zobacz, co go nie mogło pozamiatać. Słuchaj, dwa podejścia APC, 1 do 10. Oczywiście pozwoliłem klasycznie, jak to u mnie, jeden dzień, żeby to sobie usiadło. Za pierwszym razem to w ogóle nie zrobiło na nim wrażenia. APC 1 do 10, podkreślam. Ładnie, co?
Zajebiście, bym nawet powiedział. Pod tym względem jest kozak. Więc to, że aplikacja może nie jest jakaś wspaniała, bo no nie oszukujmy się, opór jest, trzeba to dokładnie rozprowadzić, trzeba dotrzeć, przynajmniej w moim wypadku, ale za to odwdzięcza się trwałością. Jak go położysz, tak naprawdę poezja, później go tylko interior kinerem, który powiedzmy nie zbiera dressingów najlepiej, coś delikatnego przejeżdżasz i masz cały czas zabezpieczenie. Pod tym względem bajka, naprawdę. Bardzo fajny produkt, bardzo fajny. I teraz tak, tak naprawdę fajna sprawa z tym, że sobie woskujesz. Jak ktoś lubi woskować, no kurczę, wsiadasz do środeczka, nakładasz sobie, wiadomo. To jest mały pojemniczek, więc musiałem, przepraszam, dostosować sobie pada do tego pojemniczka. Jeżeli będzie większy, bierzesz sobie, moim zdaniem, zwykły, klasyczny pad do nakładania wosków. Maczasz w puszce czy w pojemniku i wskakujesz do środka i lecisz. Tak naprawdę na wszystkim będzie siedział. No dobrze, trwałość znakomita. Praca może nie jest zbyt przyjemna, ale moim zdaniem, znaczy nie jest przyjemna. Jest przyjemna, bo fajnie pachnie, no i to jest woskowanie. Ale moim zdaniem produkt stworzony jest, słuchaj, do jasnych plastików. Tak jak siedzi na jasnych plastikach, to dla mnie jest poezja. I tak go właśnie skurczybyka widzę. Najpiękniejsze wykończenie, jakie do tej pory miałem na podłokietniku jasnym w Mańku. Żaden dressing nic mi nie dało takiego wykończenia zaraz po wosku Angel Waxa. Tym do folii lakierów matowych. Tak. Tylko, że tu mamy zapach dodatkowo, tamten śmierci. Nic mi nie dało takiego wykończenia jak właśnie te woski. No ten, powiedzmy, ze względu na zapach, no fajniej się go, przyjemniej się nim pracuje. Ja się będę z Tobą żegnał, a Ty zobacz w dalszej części filmu, jak skurczybyk siedzi na jasnych plastikach i tak właśnie ten produkt widzę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!